Witam, Hubert Jasiński, Agrohest. Po raz kolejny znajdujemy się na plantacji rzepaku zimowego LG Artemis, najnowszej odmiany dostępnej w polskich składach rolnych, w tym firmie Agrohest. Co obserwujemy? Odmiana pięknie zakwitła, wykształciła bardzo znaczącą ilość łuszczyn o wielkiej masie, nawet 720 łuszczyn na jednej roślinie. To pokazuje potencjał tej odmiany. Co w tej fazie, jeśli chodzi jeszcze o ochronę, możemy zrobić w takim rzepaku? Na pewno w dalszym ciągu występuje duża presja, jeśli chodzi o szkodniki, czyli uszkodzenia łuszczyn przez chowacze dają źródło infekcji, możliwości składania jaj takiemu szkodnikowi jak pryszczarek. Zatem na pewno pod tym kątem musimy zabezpieczyć te pięknie wyglądające łuszczyny. Również jest to ostatni moment do podania małej dawki azotu w postaci 5 litrów RSM-u lub 5 kg mocznika na hektar jako odżywienie ostateczne łuszczyn, czego nie możemy już zrobić przez liście. Dodatkowo nawożenie nie może azotowe być pozbawione dodatkowej ochrony fungicydowej, dlatego też zalecamy dodatkową dawkę fungicydu, który ma nam również zabezpieczyć w dalszych fazach łuszczyny, które na pewno przy takiej ilości będą narażone na presję chorób, szczególnie z racji tego, że wystąpiły opady, które po części też spowodowały, że ten rzepak tak pięknie wygląda i może nalewać tak duże łuszczyny. Technologia oczywiście wyświetla się Państwu w trakcie filmu. Zachęcamy do współpracy.